samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Nie rozumiem pana, panie Sułku, prawda? Mnie nikt nie rozumie. Nikt nie zrozumie duszy prawdziwego artysty. Pójdę się łupić. Och, nie, panie Sułku, nie, błagam. Niech pan tego nie robi. Zrobię to. Niech pan się nie upija w pana wieku, błagam. A ja i tak się urżnę. Nie wolno, czy co? Wolno, wolno, ale po co? Niech pan się dobrze zastanowi. Być albo nie być, o to jest pytanie. To zdaje się z Hamleta, prawda? Zgadła pani, albo to. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło. Chyba nie zgadnę. Pan Tadeusz. Adama Mickiewicza, prawda? Zgadła pani. Zastanawiam się, dlaczego stale pan coś tam recytuje i recytuje. No właśnie, dlaczego? Chyba nie został pan, panie Sułku, literatem, prawda? Nie, nie zostałem literatem. Albo bibliotekarzem. Nie zostałem żadnym bibliotekarzem, ani mi to w głowie. Co też mogło panu przyjść do tej pana głowy? Och, jestem w kropce. A niech pani powie do mnie to, co zwykle. Ale co? No, że mnie pani i tak dalej. Że kocham pana, panie Sułku? Niech pani to powie do mnie teraz śmiało. Nie rozumiem pana, prawda? Cholera jasna. Mówi pani czy nie? No, sama nie wiem, prawda? Jak nie trzeba, to tysiące razy mieli pani jęzorem, ile wlezie. A teraz, kiedy to jest naprawdę potrzebne, nie można z pani słowa wydusić, słowo honoru. Powiem to, powiem, panie Sułku. Niech się pan nie obawia, powiem i koniec. Niech pan uważa. Ścieknę się za chwilę, słowo honoru. Kocham pana, panie Sułku. Cicho. I co? Odpowiedział pan jak zwykle. No wie pani. Odpowiedziałem przecież cicho. No tak, na razie słyszę dobrze. Cicho. No tego właśnie oczekiwałam. O nie, panie Sułku, ja z pokorą i godnością znoszę swój los. Wiem, że nie należy spodziewać się za wiele. To pana cicho weszło mi w krew. O nie, mnie pan nie nabierze, o nie. Ja kocham to pana cicho, tak. Cicho. O, znowu pan to powiedział. Lecz nawet gdyby pan to mówił częściej, ja i tak nie przestanę pana adorować. I wiem, że kiedyś pana zdobędę, panie Sułku. O tak, jest pan wspaniałą, warowną twierdzą o grubych murach, najeżoną jak jeż, ostrzami słów jak bagnety. No tak. Wiem, że któregoś dnia zdobędę tę twierdzę szturmem. No. Wtedy wezmę pana, panie Sułku, do słodkiej niewoli moich ramion. Oplotę nimi pana. Jak jakaś ośmiornica, tak? Niech pani przestanie pleść te bzdury. Zaraz. Z czego to było? Które? To, co pani przed chwilą mówiła. To było ze szczerego serca, panie Sułku najsłodszy. Cholera jasna, brzmiało jak Szekspira. Tak, to był niezły kawałek. Prawie jak ten zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód szum zawieje, głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki, ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki. Boże, mówił pan jak prawdziwy aktor. Otóż to nareszcie pani zgadła. Otóż to zostałem aktorem. Boże, naprawdę? Prawdziwym aktorem. Boże, ale cóż pana do tego skłoniło? Imałem się różnych zajęć, tak? Imał się pan, imał. A każdy z nich po jakimś czasie rzucałem. O tak, jak rzuca się rękawiczki, prawda? Niech pani będzie, jak rękawiczki. Rzucał pan te zajęcia ze względu na ich monotonię, prawda? Otóż to. Zawód aktora natomiast pozwala mi na stałe przeobrażenia. To jestem królem, to chłopem, to błaznem, to księciem i tak dalej. I dlatego, kiedy mówiłem cicho, starałem się to cicho interpretować. Cicho. Ach, to tak, prawda? To tak. Czyli jest pan sławny, prawda? Bardzo znany, popularny i lubiany przez ogół. I zapewne
rozdaje pan autografy, prawda? Mogę. I fotografie. Tak, musiałem nawet oderwać zdjęcie od legitymacji szkolnej. Czy woli pan role raczej dramatyczne? Raczej dramatyczne, słowo honoru. Śmiech mnie nuży. Nie przepadam za komedią, same głuboty i drdymałki. Zgadzam się z panem, prawda? Raczej tak, panie Lizo. Och, bo spóźnię się na próbę. Och, wychodzi pan? Nie, próbuję w domu, sam przed lustrem. Boże, jak mnie to interesuje, Boże. Niestety będzie pani musiała wyjść. Nie znoszę tłumu przy pracy. Dopiero kiedy już przygotuję ten mój nowy monodram, będzie pani mogła nabyć bilet w kasie. Tylko do 13, do 13. Potem zamykam kasę, słowo honoru. O, kocham pana teraz i zawsze, no. Pójdę już. To dobrze, cicho. Dobranoc, książę. Reszta jest milczeniem. W wyznaczonym terminie na monodram w wykonaniu pana Słuka niespodziewanie nie przybył Gajowy Marucha. Gajowy, podglądając przez okno wszystkie próby, zdążył sobie wyrobić odpowiednie zdanie o mającym się odbyć spektaklu i nie potrzebował już żadnego biletu.